Cóż, po takim meczu przede wszystkim chciałem podziękować swoim zawodnikom za postawę w całym meczu. Szczególnie od momentu, kiedy straciliśmy jednego zawodnika i bramkę. Na pewno grało się nam trudniej, ale nawet grając w 10, mam wrażenie, że byliśmy zespołem, który dominował w tym meczu. Zasłużyliśmy na tą bramkę i bardzo się cieszę, że udało się tą bramkę strzelić. Na pewno to też podniesie morale drużyny i uważam, że dalej są szanse takie same. Powiem tak, no, jeśli mówić o większe pretensje, oczywiście, że większy błąd popełnił Gervasio Núñez, ale my chcemy tak grać. Ja nie chcę wybijać piłek na oślep do przodu, my chcemy te piłki rozgrywać. Oczywiście popełnił błąd, niecelnie zagrał, a Michał starał się ratować tą sytuację. No, tak czasami bywa. Oczywiście, że próbujemy różne rozwiązania, ale tak jak powiedziałem już kiedyś, zawsze staram się dobierać skład pod kątem drużyny przeciwnej, pod kątem przeciwnika i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Standard dysponuje szybkimi zawodnikami, stąd decyzja odnośnie Chaveza. Nigdy tego nie wiemy naprawdę i nigdy tak naprawdę się tego nie dowiemy, bo nie jesteśmy w stanie wystawić jakby dwóch różnych składów i sprawdzić, który byłby lepszy. Czy ja bym coś zmienił? Nie, wydaje mi się, że nie. Chyba zaczynałbym tak samo. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'équipe locale. Po pierwsze. Pour sa volonté à aller chercher un résultat en infériorité numérique et pour les qualités qu'elle a affichées tout au long de la rencontre, que ce soit individuellement ou collectivement. Quant à nous, si on pense au seul résultat avant la rencontre, on peut dire que c'est un bon résultat, le 1-1. Quand on voit maintenant le déroulement et les circonstances de la rencontre, on ne saurait pas s'en contenter. Une des grandes questions avant le match était de savoir si le manque de compétition du côté de Cracovie ou l'éventuelle fraîcheur de cette équipe, puisqu'elle sort d'un stage, allait être un avantage ou un désavantage. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe de Cracovie bien en jambes, contrairement au Standard qui n'a jamais donné l'impression d'être suffisamment dans la partie.